Szokujące nagranie w prokuraturze. Inflacja drenuje nasze portfele. Drogie zakupy Putina. Najlepsze miejsce do przeżycia, wiadomo czego. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i co? Lecimy. Prokurator, członek PZPR. W sierpniu 80 roku przeniesiony do Krosna i był tam do 83 roku. Sprawował się widocznie... Posłowie Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz i Arkadiusz Myrcha zawiadomili prokuraturę rejonową dla Warszawy Śródmieścia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Stanisława Piotrowicza i Roberta Pelewicza. Chodzi o ujawnione przez Gazetę Wyborczą nagranie o próbie sfałszowania egzaminu na aplikację sędziowską córki byłego parlamentarzysty PiS, a obecnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie ulega wątpliwości, że Stanisław Piotrowicz wykorzystał pełnioną funkcję oraz status senatora Rzeczypospolitej do podżegania oraz wywierania wpływu na inne osoby w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla swojej córki, napisali posłowie opozycji w piśmie do prokuratury, o czym informuje Gazeta Wyborcza. Można ścigać Piotrowicza za podżeganie do sfałszowania egzaminu na aplikację sędziowską jego córki. I to z urzędu. Ze względu na przepisy C-19 to przestępstwo nie uległo przedawnieniu. Składamy z Arkadiuszem Myrchą zawiadomienie. Panie szeryfie Ziobro, do dzieła. Wezwała Gasiuk-Pichowicz we wpisie na Twitterze. Na ten czas, kiedy był stan wojenny. W naszym kraju, jak widać, dalej wszystko po staremu, czyli aferę goni aferę. Sprawa dotyczy ujawnienia przez Gazetę Wyborczą nagrania, które miało być dowodem na to, że dwaj sędziowie z Rzeszowa mieli być nakłaniani do sfałszowania wyniku egzaminu na aplikację sędziowską, który to właśnie zdawała córka polityka. Nagranie trwa niecałe 3 minuty i miało to zostać wykonane podczas wycieczki rzeszowskich prawników do Chin. Rozmawiają o sytuacji, do której doszło w 2006 roku, jak dalej w dalszej części artykułu możemy przeczytać. Wówczas w Wyższej Szkole Informatyki w Rzeszowie odbył się egzamin na aplikację sędziowską, do którego przystąpiła m.in. Barbara Piotrowicz, czyli córka ówczesnego senatora PiS Stanisława Piotrowicza. Z relacji świadków i nagrania opublikowanego przez GW wynika, że sędzia Grzegorz Zarzycki miał być namawiany przez Stanisława Piotrowicza oraz sędziego Roberta Pelewicza, wówczas sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, do dopisania w teście odpowiedzi, których pani Piotrowicz nie znała. Przesłałem panu, panie sędzio, numer jej pracy na maila. Ona będzie miała taką broszkę pod szyją do białej bluzki. Przy sprawdzaniu na ten, to ona będzie czarnym długopisem wypełniać i jak nie będzie wiedzieć, to by zostawiła tam miejsca wolne. Proszę tam, mówi, proszę przejąć tę pracę i pouzupełniać. Taka była mniej więcej prośba z wytycznymi, mówi sędzia Zarzycki na nagraniu, odnosząc się do prośby, jaka miała paść ze strony Piotrowicza. Straszne, co? Naprawdę to jest po prostu jakiś hardcore. No i faktycznie, ciekawe co na to pan minister sprawiedliwości, jego kolega prokurator generalny, Zbigniew Ziobro i Zbigniew Ziobro, czy podejmą jakieś działanie względem pana Piotrowicza, polityka powiązanego z PiS-em. Z drugiej strony jest to sprawa z 2006 i po 15 latach być może się już przedawniła, no ale wcale niekoniecznie, bo jak czytamy dalej w artykule, w 2021 roku od przestępstwa minęło 15 lat, ale podczas pandemii w marcu 2020 w ustawach regulujących prawo na czas epidemii pojawił się zapis, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Czyli wygląda trochę na to, że faktycznie niektóre zapisy, jakie pojawiały się przy okazji wprowadzania kolejnych wersji tarcz antykryzysowych Morawieckiego, przyczyniły się do czegoś dobrego. A skoro już przy tarczach Mateusza jesteśmy, to sprawdźmy, ile pieniędzy tracimy średnio na tej całej inflacji.
porozmawiać w sposób praktyczny o inflacji, o tym, jak ona pożera nasze oszczędności, bo jest na rekordowych poziomach. Przypomnę, teraz to jest ponad 17. Drożyzna rujnuje nasze kieszenie już od ponad roku i nie widać końca stale rosnących cen. Według GUS-u w styczniu wskaźnik inflacji wyniósł 17,2%, jak wynika z wyliczeń ekonomisty Marcina Czaplińskiego, publikowanych przez Business Insider. Przeciętny Polak wydał w zeszłym roku o 4600 zł więcej. Od ponad roku szaleje drożyzna, co wszyscy odczuwamy w domowym budżecie. Dane o konsumpcji opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny pozwalają obliczyć, ile w ubiegłym roku inflacja kosztowała przeciętnego Polaka. Jak napisał w mediach społecznościowych ekonomista Marcin Czaplicki, gdyby inflacja była w celu NBP w 2022 roku, czyli 2,5% rok do roku, to w ubiegłym roku zapłacilibyśmy za kupione towary i usługi o 175,5 miliarda mniej. Zakładając 38 milionów ludzi żyjących w Polsce, daje nam to 4620 zł na osobę. Inflacja w styczniu wyniosła rok do roku 17,2%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,4%. Ceny żywności wzrosły w ciągu jednego miesiąca o prawie 2%. Według ekonomistów inflacja do poziomów jednocyfrowych może spaść dopiero pod koniec 2023 roku. Jak podaje Business Insider, inflacja do normy prawdopodobnie nie wróci przed 2025 rokiem. Ta inflacja jest dla nas teraz bardzo mocno odczuwalna. Ja tutaj, to jest ten przykład, który Państwo mają teraz. 4620 zł, właśnie tyle w ciągu roku było z naszych portfeli na skutek inflacji. A jak wiadomo, wzrost wynagrodzeń za pracę raczej się nie podniósł znacząco, a już na pewno nie do takiej kwoty w przełożeniu na rok oczywiście. Oznacza to, że najprościej rzecz ujmując, jako Polacy biedniejemy, ale jest jakieś tam światełko w tunelu, bo według tych wyliczeń pod koniec roku czeka nas może jeszcze nie deflacja, jaką przewidywał nam pan Glapiński, ale chociaż spadek inflacji poniżej 10%. Ciekawe, czy ceny w sklepach będą spadać tak samo dynamicznie, jak je podnoszono. Tego jednak raczej bym się nie spodziewał, ale gdy my tu walczymy z dziurą w portfelu, ktoś gdzieś tam niedaleko nas właśnie pławi się w luksusie. A kto? Posłuchaj. Tonight, new U.S. sanctions targeting some of Vladimir Putin's closest allies, including Alina Kabaeva, the woman rumored to be the Russian president's girlfriend. Apartament w Soczi z basenem, salą kinową i lądowiskiem dla śmigłowców. Fajnie, nie? Taką właśnie luksusową nieruchomość według portalu Projekt kupił Władimir Putin dla Aliny Kabajewej, uważanej za jego partnerkę życiową. Portal nazywa Kabajewą niekoronowaną carycą Rosji. Dziennikarze portalu podają, że Soczi, kurort nad Morzem Czarnym, jest jednym z ulubionych miejsc Putina. Według reporterów spędza tam znaczną część roku w rosyjskich subtropikach. Projekt opisuje następnie nieruchomość znajdującą się w kompleksie Królewski Park w Soczi. To dwukondygnacyjne mieszkanie o powierzchni 2600 m kwadratowych z basenem, salą kinową, patią i lądowiskiem dla śmigłowców na dachu. Nieruchomość ta, według dziennikarzy, została zakupiona w 2011 roku z funduszy zarejestrowanej na Cyprze firmy Ermira. Formalnym nabywcą był Oleg Rudnow, nieżyjący już dawny znajomy Putina z Petersburga. Projekt powołuje się na osobę, która w ciągu kilku lat uczestniczyła bezpośrednio w zarządzaniu Ermirą i związanymi z nią spółkami. To właśnie te firmy wydawały miliony dolarów na osobiste potrzeby Putina i jego bliskich, takie jak pałac w Gelendżyku, willa w Soczi, nieruchomość dla zięcia i byłej żony prezydenta, twierdzi projekt. Officials believe Kabaeva is the mother of at least one of Putin. No i jak widać, dla niektórych inflacja nie stanowi żadnego problemu. Putin to ma podzielność uwagi. Jedną ręką wysyła tysiące Rosjan do walki na froncie, a drugą ręką zajmuje sporo młodszą od siebie kochankę. Ale tak już wracając do tego apartamentu, to też musimy mieć na uwadze, że artykuł ten napisali dziennikarze z TVP Info, a powoływali się na jakiś rosyjski serwis, więc z drugiej strony wiadomo, że definitywnie zależało im na negatywnym przedstawieniu osoby Putina. I żeby było jasne, konflikt na Ukrainie, którego się dopuścił, to sprawa i powstałe z tego powodu liczne następstwa, to sprawa zbrodnicza.
To jednak jeśli chodzi o ten artykuł, mimo iż jest on napisany w sposób, który na początku definitywnie stwierdza, że Putin podarował ten potężny apartament swojej kochance, to jednak w dalszej części artykułu, czyli tej, której już większość czytelników nie czyta, piszą tak. Aby przekonać się, że królewski penthouse związany jest z Kabajewą, korespondent projektu pojechał do Soczi i udając nabywcę spotkał się z agentami nieruchomości sprzedającymi mieszkania w tym budynku. Dwóch agentów przyznało, że słyszeli, iż penthouse jest własnością Kabajewej. Mieszkańcy powiedzieli jednak, że Kabajewej tam nie widzieli, przynajmniej w ostatnich latach. Najprawdopodobniej wolała ona mieszkać w innym, bardziej ustronnym miejscu, informuje portal. No i co, podarował jej ten apartament, czy nie podarował? Dajcie nam znać w komentarzach, jeśli wiecie coś więcej na ten temat, a my lecimy dalej. Emergency alert. Ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate. Ostatnio dużo się mówi o broni atomowej i jej ewentualnym użyciu. Niestety znów wielu z nas zadawało sobie w głowie straszne pytania. Gdzie najlepiej będzie się chować w razie wybuchu? Jak długo powinno się zostać w ukryciu? Czy jak długo może utrzymywać się niebezpieczne promieniowanie? Naukowcy wykorzystali modele komputerowe do zbadania podmuchów powstałych w eksplozjach jądrowych i ich wpływu na ludzkie ciało oraz budynki, w których będą się chronili ludzie. Badacze odkryli, że nawet jeśli znajdujesz się w teoretycznie bezpiecznej odległości od wybuchu, nadal możesz być w bezpośrednim niebezpieczeństwie. W symulacji zdetonowano bombę atomową o mocy 750 kiloton. Taką mniej więcej siłę mają współczesne głowice nuklearne znajdujące się w arsenale USA, Rosji oraz Chin. To siła zdolna do spowodowania straszliwych zniszczeń. Dla porównania ładunek zrzucony na Hiroshimę miał tylko 15 kiloton, a na Nagasaki 25. Bomba o mocy 750 kiloton zniszczy wszystko i spowoduje odejście z tego świata każdego w promieniu 2 kilometrów. Badacze z Cypru sprawdzili, co będzie się działo w promieniu od 4 do 48 kilometrów, a skupili się na fali uderzeniowej, bo to ona na przestrzeni wielu kilometrów jest najbardziej niebezpieczna. Gdzie najlepiej się schować przed ewentualną falą uderzeniową, będąc we własnym domu? Warto pamiętać, że fale uderzeniowe w pomieszczeniach będą odbijać się od ścian, zwiększając w ten sposób ryzyko obrażeń. Takie odbite ciśnienie może działać na nasze ciało przez pół sekundy, ale w tym czasie dokona poważnych, a nawet śmiertelnych uszkodzeń organów wewnętrznych. Najniebezpieczniejszymi miejscami, których należy unikać, są okna, korytarze oraz drzwi. A najlepsza lokalizacja to najbardziej oddalona od miejsca wybuchu część budynku, w pomieszczeniu bez okien. Ale nawet w pokoju zwróconym w stronę eksplozji można być bezpiecznym przy uderzeniu ekstremalnie silnego wiatru, jeśli znajdujemy się w rogach pomieszczenia, które skierowane są w stronę wybuchu. And seek shelter in a building or lay on the floor. Understandably, chaos ensued. No i wszystko jasne, jeśli ściany nam nie urwie, to mamy szansę wcisnąć się w narożnik i przeżyć. Pytanie tylko, ile będziemy mieć na to czasu i musimy znać jeszcze kierunek wybuchu, a z odległości kilkudziesięciu kilometrów może to być trudne. W każdym razie nic nie powiedzieli o chowaniu się w lodówce, czy jak to na filmach pokazują, żeby wejść pod wannę, ale na taką nową, luksusową z porcelany, czy innego marmuru, jak to u Putina w penthouse, tylko na takiej starej radzieckiej ze stali. Jakby nie było, lepiej, żebyśmy nie musieli nigdy korzystać z tego typu porad, więc taki mały apel do Władka. Władimir, don't push that button. Heja.